przez pryzmat wiedzy. Nice to be in orbit. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Domańska. Dzisiaj moim gościem jest pan Marcin Pupkiewicz, fizyk, analityk megatrendów. Dobry wieczór państwu. Tak na początek chciałam zapytać, czy są te megatrendy? W ogóle czym są trendy? Żyjemy w świecie, który się zmienia. Zmienia się bardzo szybko. No i megatrendy to są te trendy, które zmieniają się bardzo powoli, jesteśmy w nich zanurzeni, które kształtują nasze życie, chociaż ich nie widzimy, no bo są tak powolne. Zmiany demograficzne na przykład, zmiany systemu energetycznego, zmiany w środowisku, zmiany klimatu. No jakby tak z dnia na dzień to jakby ich zupełnie nie widać. Tak? Jest tak, jak było wczoraj. A jak się spojrzy tak z perspektywy naszego życia, no to świat, w którym się rodzimy i ten, w którym stajemy się dorośli i później żyjemy, jest, no, jednak zmienia się bardzo znacząco. Wystarczy spojrzeć, jak ja jestem z rocznika 70, tak? Rodziłem się za komunizmu, w czasach, kiedy liczba ludności na świecie była jeszcze o połowę mniejsza, kiedy wiele tych problemów, którymi żyje dzisiaj świat, w zasadzie w ogóle jeszcze nie istniało. No i to są megatrendy, a zajmuję się nimi po prostu, bo są absolutnie ciekawe. Tak? To jest coś, co kształtuje naszą przyszłość. Coś, co no jak się zacznie przyglądać jednemu aspektowi, to w zasadzie wyciąga się całą resztę. Nie wiem, bierzemy zmianę klimatu i wyciągamy kwestie systemu energetycznego, kwestie wzrostu gospodarczego, kwestie demograficzne, kwestie różnych źródeł energii, kwestie naszej psychologii, kwestie polityki. To jest absolutnie chyba największa historia współczesnej cywilizacji. Myśli pan, że możemy się na podstawie tych megatrendów czegoś nauczyć? Czy możemy wyciągać wnioski na przyszłość? Prognozować, powiedzmy, może zmiany klimatu, czy też zmiany demograficzne? No, znaczy, generalnie patrzymy na trendy, które były 10, 20, 30 lat temu i ekstrapolujemy je w przyszłość z reguły tak mniej lub bardziej świadomie. Więc jakby już samo to spojrzenie, jak wyglądały te trendy w przeszłości, jak zrobimy sobie, patrzymy, jak się zmieniało, nie wiem, zużycie energii w minionych dekadach, jak zmieniały się emisje dwutlenku węgla, jak zmieniały się trendy demograficzne w różnych rejonach świata, no to pozwala zadać pytanie, no dobrze, czy to będzie kontynuowane, tak? I czy to ulegnie jakimś zmianom? No i generalnie widzimy, że wiele rzeczy, wiele trendów, które znamy, no pewnie będzie się zmieniać już za naszego życia, nie jakoś bardzo odległej przyszłości. Jak patrzymy na przykład na, wspomniała pani kwestię klimatu, tak? Generalnie na świecie ilość zużywanych paliw kopalnych dotychczas rosła. Rosła od pokoleń. Zużywamy wielokrotnie więcej niż nasi przodkowie. Ja mam 40 parę lat, a za mojego życia zużyto 3/4 paliw kopalnych sprawnych w historii ludzkości. Tak, pani ma lat, nie, około 20 pewnie, tak? To za, no, za pani życia mniej więcej 40%. Paliw kopalnych, które spalono w historii ludzkości od początku rewolucji przemysłowej. Nie skończą się, że tak powiem? No właśnie, to jest pierwszy problem. Znaczy, to jest tak, one się nie skończą nigdy, ale w jakim znaczeniu? Wyobraźcie sobie, że macie złoże ropy o rozmiarze wanny parę kilometrów pod dnem głębokiego oceanu. Ile kosztowałoby wydobycie tej wanny ropy? No jakieś abstrakcyjne pieniądze, prawda? Więc ile energii trzeba by włożyć, żeby mieć energię tej wanny ropy. I czy by to było, że tak powiem, opłacalne? To nie miałoby żadnego sensu, nie miałoby, nawet energetycznego. Więc z tego punktu widzenia te paliwa nigdy się nie skończą. Po prostu jakby przestaną mieć dla nas jakiekolwiek znaczenie energetyczne czy gospodarcze. No i problem w tym, że jak patrzymy, gdzie my sięgamy po te złoża, to daje do myślenia, że one nie są na zawsze. Generalnie jak jesteście szefem koncernu energetycznego, nie wiem, naftowego, który ma zarabiać pieniądze. Jako prezes macie podjąć decyzję, które złoże eksploatujecie. Jedno jest wielkie złoże, położone płytko, w dobrych warunkach geologicznych, ropy wysokiej jakości. A drugie jest położone głęboko, pod dnem oceanu, małe złoże w trudnych warunkach geologicznych. No to które eksploatujemy? Pierwsze czy drugie? Pierwsze. No oczywiście, że tak by na nim zarobimy, a drugie no, byśmy dokładali do interesu. Byłoby łatwo, po prostu będzie łatwo. No i zaczęliśmy eksploatować ropę w takich miejscach jak Teksas na przykład, czy nad Morzem Kaspijskim, gdzie robiło się dziurę na kilkadziesiąt metrów, jakiś drewniany szyb tam wystarczał, tak? No i ropa tryskała pod niebo. No a stopniowo przesuwaliśmy tą granicę. Teraz robimy ropę z piasków roponośnych. Płyniemy w Arktykę za ropą. Na ocean głęboki na 3 km. Mogę zapytać, czy to są te piaski roponośne? Upraszczając, smoła wymieszana z piachem. Z tego się robi ropę syntetyczną. No i teraz jak spojrzymy, gdzie my po tą ropę sięgamy, to generalnie widać, że to już nie są takie łatwe złoża ropy jak kiedyś. Ta granica nam się bardzo przesunęła. Jak świadomimy sobie, że w zasadzie już na świecie nie odkrywamy prawie nowych złóż ropy, no bo generalnie my wiemy, w jakich warunkach geologicznych złoża mogły powstać, tak? I wiedzieliśmy, gdzie ich szukać i co było znalezienia, to znaleźliśmy. No i tak jak spojrzysz na to, że sięgamy coraz trudniejszą ropę i że odkrywamy coraz mniej złóż, no to widzimy, że nie ma opcji, żeby ci Chińczycy, Hindusi, inne kraje bardzo ludne żyły tak jak my, jeżdżąc samochodami, latając samolotami. Po prostu w najbliższych dekadach po prostu nie ma na to ropy. Oczywiście przesuwamy tą granicę technologią, wymyślając nowe kreatywne metody, jak szczelinowanie na przykład w formacji łupkowych.
No ale jak na tym przykładzie z One Europe widzieliśmy, są tego granice, tak? I widać, że te granice to już nie są gdzieś tam w odległej przyszłości, w innej galaktyce, tylko granice jest to stulecie, tak? Patrzymy na polski węgiel, inny przykład. Kiedyś kopaliśmy na 200-300 metrach ten węgiel wysokiej jakości, teraz kopiamy już średnio prawie 800 metrów pod ziemią, coraz większe temperatury, większe zagrożenie metanowe, trudniejsze warunki geologiczne. Widać, że ten węgiel, który kiedyś był podstawą naszej gospodarki, za Gomułki, Gierka, dla młodszych słuchaczy dawno, dawno temu, kiedy to było czarne złoto i źródło dewiz, no teraz już staje się coraz mniej zyskowne. To dlaczego w takim razie to jest tak bardzo popularne dalej, te paliwa kopalne? Jest prosta, niełatwy zastępników. Jak potężne są paliwa kopalne? Może tak sobie powiedzmy przez analogię. No bo jak powiem, że litr ropy ma energię, nie wiem, 300 paru megajuli, to mam wiele nie powie pewnie. Jak 10 kWh, litr ropy też mam wiele nie powie. To może powiem tak, gdybyście zatrudnili do pracy fizycznej silnego gościa z kijem nadzorcy nad karkiem i tak od świtu do zmierzchu w pocie czoła pracował, to byłaby mniej więcej kWh pracy fizycznej. Realnie rzecz biorąc raczej pół kWh, ale z Packersa powiedzmy kWh. Dobra. Więc litr ropy to jest 10 kWh energii, czyli 10 dniówek niewolnika energetycznego w litrze ropy. Teraz jedziemy samochodem, który, żeby się łatwo liczyło, pali 10 litrów na 100. To na jednym litrze ile przejedziemy, pani redaktor? 10. Dokładnie, 10 km. Jedziemy 100 na godzinę. Czy w ciągu 60 minut przejeżdżamy 100 km? To te 10 km przejedziemy w ile minut? 6. 6 minut. W 6 minut spalimy energię dwóch tygodni roboczych człowieka. Robi wrażenie? No, ogromne. Widać, jak potężne są paliwa kopalne. Paliwa kopalne to są generalnie, to jest martwa materia organiczna, która powstawała, która kumulowała się przez dziesiątki, setki milionów lat. Powiedzmy, z bieżących przepływów energii słonecznej ładowała się taka wielka bateria energetyczna paliw kopalnych, węgla, ropy, gazu. I teraz sięgamy po to i zużywamy ją w tempie setki tysięcy razy szybszym, niż one powstawały. Inaczej mówiąc, w ciągu jednego roku zużywamy energię paliw kopalnych, które powstawały setki tysięcy lat. Więc granie przeżeramy się przez tą baterię bardzo szybko. To jest potężne źródło energii. I w sumie wygodne, mobilne, dyspozycyjne. Kiedy mamy ropę w zbiorniku, czy gaz, albo węgiel na hałdzie, no to możemy spalić je wtedy, kiedy chcemy, tak? Nie wszystkie źródła energii są takie wygodne, na przykład wiatr, czasem wieje, czasem nie, tak? Turbina wiatrowa może się nie kręcić. Fotowoltaika, no czasem świeci, czasem nie, a czasem są chmury, czasem jest zima. Energia jądrowa, no jest mniej przenośna, mniej mobilna i wymaga większych zabezpieczeń niż, nie wiem, elektrownia gazowa, tak? Więc po prostu paliwa kopalne są bardzo wygodne i obecnie stanowią w zasadzie już od niepamiętnych czasów około 80% światowego miksu energetycznego. Tak zwane źródła energii przyszłości, wiatr, słońce, atom, łącznie, to jest jakieś niecałe 3% światowego miksu energetycznego. Na świat jest światem paliw kopalnych. Są tak wygodne i tak elastyczne i ciągle tak tanie, że jest to najbardziej naturalny wybór. I teraz uświadamiamy sobie, że jest to zasób nieodnawialny, jednak jest na wykończeniu. Czy patrzymy na tą ropę, czy na polski węgiel. No i jeszcze patrzymy na zmianę klimatu. Są opracowania naukowe, które pokazują, że jak ociepli się tak znacząco, powyżej, nie wiem gdzie jest ten próg, powiedzmy około 2 stopni Celsjusza, to dalej sprzężenia zwrotne w ziemskim systemie klimatycznym mogą już tą zmianę klimatu dalej napędzić. Czyli zacznie na przykład rozpadać się wieczna zmarzlina, emitować siebie dwutlenek węgla i metan, gazy cieplarniane. O właśnie, jeszcze zapytam jeszcze, czy to prawda, że właśnie jak właśnie ta wieczna zmarzlina się roztapia, to uwalnia się rtęć i to też zatruwa? To jest marginalne następstwo. Tam się są zamrożone różne rzeczy, nie wiem, stare mikroorganizmy na przykład, chorobotwórcze, tak, ale jakby... Czyli to raczej nic poważnego. Dużo więcej rtęci pakujemy do środowiska spalając węgiel. Ale wracając do sprzężeń tych zwrotnych, czyli na przykład rozpad wiecznej zmarzliny, kiedy oceany się nagrzewają. Kto miał dwie szklanki coli? Z zimną kolą i z ciepłą kolą. Gdzie jest lepiej nasycony dwutlenkiem węgla? Pewnie w zimnej. No właśnie, w zimnej, tak? Jak oceany będą się ogrzewać, to co? Będą chciały raczej pozbyć tego dwutlenku węgla, a nie pochłaniać. Kolejne sprzężenie zwrotne. Arktyka. Zwierciadło, które odbija mnóstwo energii słonecznej, większość zdecydowaną. Topnieje w wyniku ocieplenia klimatu. Zamiast zwierciadła mamy co? Ciemną powierzchnię gleby i oceanu, więc Ziemia pochłania jeszcze więcej energii, nasilając zmianę klimatu, będąc jeszcze dalsze topnienie. Cyrkulacja oceaniczna, upraszczając na przykład Golfstrom, który kojarzymy, może się zatrzymać w wyniku ocieplenia się klimatu, roztapienia lodu Grenlandii i to znowu spowolni usuwanie tlenku węgla w głębiny. Generalnie te sprzężenia zwrotne mogą spowodować, że jak zrobimy 2 stopnie Celsjusza, to później 3 stopnie, 4 stopnie to już się zrobią same, nawet gdybyśmy wyzerowali emisję. I teraz jak patrzymy, jakie mogą być w ogóle pewna skala zmiana klimatu. Tak ociepliło się o stopień, dwa, co to jest, tak? Z dnia na dzień ociepla się więcej, czy spada temperatura i w sumie nikomu to nie przeszkadza.
liczy się średnia temperatura spółki zjawiecznej zmarzliny, na przykład stabilności lądolodu czy takich zjawisk wielkoskalowych. W czasach maksimy epokilodowcowej, 20 tysięcy lat temu, ja jestem gdańszczaninem, no to moje miasto, obecne miejsce, tak, Gdańsk, był pod kilometrowej grubości warstwą lądolodu. To była zupełnie inna planeta. Średnia temperatura powierzchni Ziemi była niższa o 4 stopnie Celsjusza. 4 stopnie Celsjusza to jest różnica między Ziemią epoki lodowcowej, maksimum epoki lodowcowej i znanym nam ciepłym okresem holocenu ostatnich 11 tysięcy lat. 4 stopnie Celsjusza. Jeszcze gdybyśmy zastali taką planetę, to gdzie indziej były strefy klimatyczne, gdzie indziej były pustynie, gdzie indziej linia brzegowa. Na przykład w Gdańsku byśmy się nie osiedlili, tak? Tym sterowały naturalne zmiany klimatu, zmiany orbity Ziemi. Wychodziliśmy z epoki lodowcowej 10 tysięcy lat. I nie było problemu, bo jak, nie wiem, podnosił się poziom morza, no bo wtedy był 120 metrów niżej, to się przestawiało szałasy, stawiało się parę kilometrów dalej, tak? Nie było żadnego problemu. Teraz jak mamy się zmierzyć z podobnym problemem, no taki Gdańsk, czy Szanghaj, czy Tokio, trochę trudniej przesunąć niż te szałasy, tak? Więc jakby są olbrzymie problemy. Zatem mamy teraz granice, ludzie gdzieś mieszkają, a gdzieś nie, tak? Nagle się okazuje, że setki milionów ludzi może powinno mieszkać zupełnie gdzie indziej przy zmianie klimatu. Teraz jak myślimy o ociepleniu klimatu, to uświadamiamy sobie, że z czasem cieszymy, tak, że w Polsce to w sumie fajnie, bo będzie u nas jak nad Morzem Śródziemnym, tak? Taki klimat. Pewnie słyszała pani takie głosy, tak, jak to się cieszy. Tak, 30-40 lat podobno. Znaczy to postępuje, to nie jest zero-jedynkowe. Nie, aż tak szybko to nie, ale generalnie to już zmiany widać znaczące. Przesuwa ta granica. A teraz pomyślmy, jak będzie nad tym Morzem Śródziemnym i w Afryce, tak? W wielu miejscach upały będą takie, że generalnie to wykończy rolnictwo. Wręcz będą zabójcze coraz bardziej fale upałów dla ludzi. Jak pójdziemy dalej tą drogą spalania wszystkiego, co się da, skrobiąc to dno beczki coraz lepszymi technologiami, to proszę sobie wyobrazić, że generalnie Afryka, Bliski Wschód, spore części jeszcze Indii, Chin będą niezdatne fizycznie zamieszkania przez zwierzęta stało cieplne, także ludzi, bydło na polach i tak dalej. No i teraz wyobraźmy sobie, że to nie wiem, miliardy ludzi w tej Afryce stwierdzają, że tam już się nie da żyć, tam generalnie rozpada się gospodarka i trzeba się ratować, tak? No i co? Będą chciały wynieść się gdzieś, gdzie da się żyć, tak? No mieliśmy niedawno problem na granicach Europy, stanęło 2-3 miliony migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. No i się zaczęło. Tak, nie rozdrapujący, nie wnikając w szczegóły. A teraz wyobraźmy sobie, że stają 2 miliardy albo 3 miliardy. Poleje się krew milionów ludzi. Więc jeżeli mówimy, że się nie da, my mówimy, ok, nasze pokolenie nie zamierza nic z tym zrobić, ale nasze dzieci zapłacą za to upiorną cenę. Tak? Więc nie wiem, może komuś jest bliski taki system etyczny. Dla mnie jest zupełnie odpychające takie podejście. Więc powinniśmy zrobić wszystko, co się da, nie zasłaniając się tym, że to może być trudne, bo jest trudne. Jak wspomniałem, paliwa kopalne są bardzo fajnym, wygodnym źródłem energii, trudnym do zastąpienia i obecnie dominującym. Ale czy w momencie, kiedy będziemy próbowali zastąpić czymś te paliwa kopalne, światowa gospodarka jest na nich oparta, czy oczywiście to nie zaważy w żaden sposób na gospodarce, czy ona się nie załamie, oczywiście, bo to też może być niebezpieczne. Oczywiście, zawsze mówimy o wielkiej i szybkiej transformacji. Aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że jeżeli pójdziemy tym scenariuszem, może sprawa wygląda jeszcze inaczej. To jest ostatnie stulecie dominacji paliw kopalnych. Jeżeli ci, którzy mówią, że paliwa kopalne są niezastąpione w systemie energetycznym, mają rację, co to znaczy dla naszej cywilizacji? No kompletną kaszanę, tak? Więc musimy udowodnić, i to szybko, że nie mają racji i możemy stworzyć działającą gospodarkę i działający stabilny świat z miejscami pracy, bezpieczny, bez destabilizacji geopolitycznej, radząc sobie bez paliw kopalnych. Obecnie mamy dwie opcje, albo atom, albo odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, bo często to jest pytanie, jak się podliczy, jaki w Polsce mamy potencjał odnawialnych źródeł energii. To jak się tak sformułuje taki bardzo agresywny program rozwoju odnawialnych źródeł energii, powiedzmy, że 4 miliony hektarów pod uprawy energetyczne, 1/4 polskich ziem rolnych, do tego tyle wiatraków w Polsce stałoby, co w Niemczech. Niemcy są większe, więc mielibyśmy dużo gęstsze te zagęszczenie wiatraków. Kilkanaście metrów kwadratowych fotowoltaiki na głowę. No to wychodzi mniej więcej 1/3 obecnego polskiego zużycia energii, dałoby się w ten sposób zaspokoić. Czyli bardzo dużo. Zaraz. My chcemy bez paliw kopalnych, które obecnie dają nam w Polsce ponad 90% energii. A możemy mieć 1/3 tego, co obecnie zużywamy. Jaki z tego wniosek można wyciągnąć? Że się nie da i nie wystarczy, tak? I wiele osób to stawia kropkę. Ale ja bym postawił przecinek. Bo my nie potrzebujemy ileś gigajuli na głowę, czy ileś kilowatogodzin. Czy tak jak w Polsce zużywamy 10 kilo węgla dziennie na łba, czy 3 litry ropy, czy metr sześcienny gazu. My potrzebujemy usług energetycznych, tak? Żebym ja tutaj mógł dojechać do pani, żeby świeciło się światło, działał mikrofon, nadajnik, żebym mógł dojechać do kumpla, u niego w lodowce było schłodzone piwo. A jak nie można reklamować piwa, to lemoniada, whatever, tak?
Więc potrzebuje usług energetycznych. I trik jest w tym, że można mieć te same usługi energetyczne, a nawet lepsze, zużywając dużo mniej energii. Przez pryzmat wiedzy. Ile CO2 pochodzącego z transportu, na przykład w takim Krakowie, przyczynia się do powstawania smogu? Smog to są pyły, to jest benzoalfapiren, podtlenek azotu, jakby związki powodujące powstawanie ozonu przy ziemi. W miastach, w których nie ma kopciuchów, to transport stanowi większość zanieczyszczeń, upraszczając, jakby agregując te zanieczyszczenia. W Krakowie ciągle transport przegrywa tą wątpliwie prestiżową konkurencję z kopciuchami. Coraz mniej w samym Krakowie, całe szczęście, ale ciągle mnóstwo w gminach ościennych. No, są koszmarne źródła zanieczyszczenia powietrza. Faktycznie jakby przyjeżdżając do Krakowa podczas sezonu grzewczego czuję się nieswojo. Znaczy w ogóle sytuacja, w której żeby wykryć, że jest smog, nie potrzebujemy detektorów, a wystarczą nam własne oczy i nos. To jest toksyczna sytuacja mocno. Jest to przerażające. Zresztą jak się porównuje zanieczyszczenia w miastach polskich i w innych miastach, także demoludów, tak? Nie, że tam Dania czy Niemcy, tak? Bogaci są ich stać, powiedzmy. Ale jedziemy, nie wiem, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa i nikt nie ma tego problemu, co my, tak? Jesteśmy jedynym krajem cywilizowanej Europy, gdzie coś dopiero teraz się budzimy, nie było norm ani jakości węgla, można było palić czymkolwiek, ani norm jakości pieców, co było kuriozum, w sumie mamy tego następstwa, że palimy byle czym w byle czym. W sumie zupełnie zrozumiałe, jak nie wiadomo o co chodzi, no to o co może chodzić. O pieniądze. No właśnie, że o pieniądze. Tak, nasze kopalnie mają na zbyciu mnóstwo, około miliona ton mułów, flotokoncentratów, tak jak odpadów z produkcji węgla, tam jest mnóstwo rtęci. Próby wprowadzenia norm jakości węgla niestety wycięłyby kopalniom rynek zbytu na milion ton najgorszego badziewia, którego nikt nie chce. Wielka energetyka tego też nie chce. No więc nie mogło być u nas norm jakości węgla, bo to granie lobby energetyczne pisze sobie prawo, tak? Więc... No a czemu nie było norm jakości piecu? No bo w piecu wysokiej klasy, piątej klasy czy projektu nie da się palić mułem węglowym, tak? A więc jak już są takie piece, kopciuchy, które są w stanie spalić muł węglowy, znaczy są w stanie spalić wszystko, no to zapobiegliwy Janusz z Grażyną tam sobie wrzucają porąbanych mebli, starego kalosza, tak? Bo to jeszcze tańsze. No oczywiście efekt jest koszmarny, bo płacimy naszym zdrowiem co roku dziesiątki miliardów złotych przeliczając, tak? Więc ktoś sobie zaoszczędza trochę pieniędzy dla siebie, no, a później sąsiedzi i ich dzieci płacą rząd czy dwa rzędy wielkości więcej swoim zdrowiem, absencją w pracy, chorobami, alergią i tam cała paleta atrakcji z tego wynika. To się oczywiście zmienia. Tak jak wspomniałem, jesteśmy jedynym krajem także Europy, naszego rejonu Europy, który coś takiego w ogóle ma. No i powoli się społeczeństwo budzi. Jak rozmawiałem kilka lat temu z ludźmi, wtedy protoplastami alarmu smogowego, krakowskiego alarmu smogowego, bo tutaj wykiełkował ten ruch. No to oni tak trochę z żalem opowiadali, że co przyjdzie do jakiegoś polityka i mówią, co trzeba zrobić, żeby się pozbyć tego smogu, że tam z piecami, z normami palić i tak dalej, to polityk pukał się w głowę i mówił, panie, to wyborcze samobójstwo, tak? Ale minęło parę lat, zmieniła świadomość społeczna i teraz w zasadzie nie znam żadnego liczącego się kandydata na prezydenta dużego miasta, który nie miałby w swoim portfolio programu ochrony powietrza, tak? Często całkiem już ambitny, więc gdzieś tam dorośliśmy do tego. Smog generalnie bierze się ze spalania. Dwutlenek węgla nam generalnie nie przeszkadza z punktu widzenia oddychania. To jeszcze nie są te stężenia, żeby miały zacząć przeszkadzać. Chociaż docelowo mogłyby zacząć przeszkadzać, to może jako ciekawostka. Stężenia dwutlenku węgla generalnie w wyniku tego, że traktujemy atmosferę jak prawie darmowy ściek dla odpadów ze spalania węgla, ropy, gazu, czyli dwutlenku węgla, no rosną w atmosferze. Generalnie w ciągu setek tysięcy lat epok lodowcowych ostatnich to stężenie dwutlenku węgla wahało się tak od 180 do 300 cząsteczek na milion cząsteczek powietrza. 170 do 300. W ostatnim stuleciu wzrosło do ponad 400. Więc takich stężeń dwutlenku węgla na naszej planecie nie było od wielu, pewnie od kilkunastu milionów lat i szybko rośnie dalej. A generalnie nasze organizmy wyewoluowały przed tym stężeniem dwutlenku węgla. To jest 170 do 300 cząsteczek. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni niejako. Tak, i teraz tak, co się dzieje? Jak ktoś z Państwa robił w syfonie wodę gazowaną? Tak, bierze się syfon z wodą, do tego nabój dwutlenku węgla, no i się robi woda gazowana. Podobno, że się dzieje w oceanach na przykład na świecie. Jak my pakujemy dwutlenek węgla do atmosfery, to się robi nierównowaga chemiczna z oceanami. Oceany pochłaniają naszego dwutlenku węgla milion ton co godzina i zakwaszają się. Co się szkodzi zwierzakom, które sobie budują na przykład wapienne szkieleciki, koralowcom. Już teraz są miejsca, gdzie po prostu młode małże nie rosną, bo się po prostu rozpuszczają ich szkielety, bo woda się zrobiła zbyt kwasowa. I większość świata w najbliższych dekadach dotknie. Ale nasza krew i nasz organizm ma podobnie grań. Ten dwutlenek węgla, którym oddychamy, też chciałby nam zmieniać pH krwi, a nasz organizm się nie daje, bo jest bardzo precyzyjnie skalibrowanym organizmem i musi pracować w określonych parametrach pracy. Więc interweniuje różnymi jonami, żeby
utrzymać właściwe pH krwi. Siedział ktoś z Państwa w ciasnej, zatłoczonej sali konferencyjnej? Jak się Państwo czuli? No zmuleni na maksa, tak? Granie stężenie dwutlenku węgla szybko rośnie, tak? 1000, 2000, 3000. No i my po prostu czujemy się strasznie zmęczeni. Nasz organizm się strasznie wysila, żeby to zwalczać. No i teraz jak pomyślimy, że teraz mamy ciągle generalnie... Normy budowlane generalnie mówią, że jak stężenie dwutlenku węgla sięga powyżej 1000 cząsteczek na milion, to już się na tyle źle czujemy, w zasadzie należałoby wymienić wentylację w budynku na lepszą. Już przy 600 generalnie ludzie narzekają, że mają pewne objawy. Eksperymenty psychologów pokazują, dostają ludzie testy do zrobienia, tam różne gry decyzyjne robią, pokazują, że im jeszcze stężenie dwutlenku węgla, tym sobie gorzej z tym radzimy, tak? Już widać przy 1000, 2000, 3000 to już jest bardzo wyraźne, granie stają się dysfunkcjonalnie, jak chodzi o takie wyższe funkcje intelektualne. No i teraz pomyślimy, że jakbyśmy spalili wszystkie paliwa kopalne, które racjonalnie, ekonomicznie, opłacalnie mogą dojść do spalenia, to na świeżym powietrzu zrobimy 2-3 tysiące cząsteczek tlenku węgla na milion cząsteczek powietrza, no to nie będzie takie świeże powietrze. Więc jak ktoś mówi, że więcej tlenku węgla dobrze robi roślinkom, co zasadniczo jest prawdą, no ale my do licha ciężkiego nie jesteśmy roślinkami. Za to jakbyśmy spalili wszystkie paliwa kopalne i tlenku węgla w atmosferze by przybyło, to byśmy intelektualnie do roślinek się cokolwiek zbliżyli. Ale to nie tu jest największy problem. Największy problem z dwutlenkiem węgla jest taki, że on zmienia bilans radiacyjny planety. Jak on to robi, w ogóle o co chodzi, to jest jakby osobny materiał. Na osobną rozmowę pewnie nie zdążę. Jak pani redaktor wspomniała, że no ale co w sumie za problem naszej misji dwutlenku węgla, tylko tam ułamek naturalny, i wulkany i coś tam, coś no właśnie, tam i w ogóle, czy, tak? Bo w sumie z tego co słyszałam, wulkany też emitują bardzo dużo dwutlenku węgla i jest to naturalne, nie? Tak, jak najbardziej. W ogóle nasze emisje dwutlenku węgla to jest tylko mniej więcej 5% emisji naturalnych. Więc w czym problem? A w ogóle jak ta informacja, że nasze emisje tylko 5% naturalnych, właśnie tego zmieni? Co powiedziałem, że dwutlenku węgla jest najwięcej od kilkunastu milionów lat. Jak to pogodzić? No właśnie. Dobrze, naukowcy dobrze wiedzą i to w sumie nie jest takie trudne. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że jesteście w sali i tam stoi na środku słój, w którym jest 600 cukierków. I tam kłębią się ludzie w tej sali, oni wyciągają cukierki ze słoja i wrzucają i tam między sobą się wymieniają tymi cukierkami. W ciągu kwadransa ludzie wyciągają 200 cukierków ze słoja i 200 wkładają. Było 600. Minus 200 plus 200 ile będzie po kwadransie? Tyle samo. Następny kwadrans tego samego. Minus 200 plus 200 ile będzie? Tyle samo. Już wieje nudą, prawda? No. Dobra. A teraz przychodzi pani redaktor i pani ma tam gdzieś tam torbę z cukierkami i pani dorzuca co kwadrans 10 cukierków do słoja. Ludzie robią co wcześniej. Minus 200 plus 200, pani plus 10. Ile będzie po kwadransie? No 610. No. Następnie pana z tego samego. Minus 200 plus 200, ludzie, pani jeszcze plus 10. Ile będzie? 620. No, później 630, 640, 650, 700, 800. W 200 kwadransach zrobi się 800. Po 200 kwadransach 600 zrobiło się 800. Przybyło 200. Za jaką część tego wzrostu liczby cukierków w słoju odpowiadają pani emisje cukierków do słoja? Jak pani nie było, coś się zmieniało? No nie. Za cały wzrost. Bo pani emisja cukierków do słoja to była stała, niezbilansowana nadwyżka. Tak samo jest z dwutlenkiem węgla. On jest pochłaniany przez rośliny w procesie fotosyntezy na przykład. Ale później rośliny wydychają w nocy dwutlenek węgla, a martwa materia organiczna butwieje i ten dwutlenek węgla wraca do atmosfery. To było z grubsza zbilansowane. Ocean. Pochłaniają w zimnych rejonach, jest lepsza rozpuszczalność, pozbywają się w ciepłych, trochę upraszczam. I też to było zbilansowane. Więc nasze 5% nadwyżki, no właśnie to jest stała nadwyżka, która powoduje, że jest coraz więcej, więcej, więcej. Nie tylko w atmosferze. W atmosferze zostaje tylko połowa tego, co emitujemy. 1/4 pochłaniają oceany, to już mówiłem, milion ton co godzina, tak? Bo jest nierównowaga chemiczna się robi. Rośliny też rosną lepiej, jak jest więcej dwutlenku węgla, więc też trochę pochłaniają. Mniej więcej 1/4 naszych emisji też pochłaniają. Więc my pakujemy ileś dwutlenku węgla, 1/4 pochłaniają oceany, 1/4 ekosystemy lądowe. Ale to też może się skończyć. Jak oceany się nagrzewają, tak, na przykład zimną kolą i ciepłą kolą, to one nie będą chciały pochłaniać więcej dwutlenku węgla. Jak zatrzyma się krążenie oceaniczne, które wprowadza dwutlenek węgla w głębiny, też nie będą chciały pochłonąć. A rośliny? No, my pracowicie karczujemy lasy, żeby generalnie one za dużo nie zakumulowały. Poza tym ten rezerwuar nie jest nieskończony, nie zakumuluje nieskończenie wiele. On ileś tam zakumuluje, a potem? No, a potem będzie zmiana klimatu na przykład. I spróbujcie sobie wyobrazić na przykład Puszczę Białowieską w klimacie Grecji. I co z tych drzew zostanie? No generalnie to cały dwutlenek węgla, które te drzewa pracowicie wyciągnęły z atmosfery, wróci tam. Bo przyjdzie jakiś szkodnik i to zeżre i to się rozłoży, albo przyjdzie pożar, albo uschną podczas fali upałów, tak? Więc generalnie to są tak zwane sprzężenia zwrotne w systemie klimatycznym. Że jak ta zmiana klimatu pójdzie dalej, to ona już sama dalej może zacząć się napędzać. A odnośnie wulkanów, no, wulkany to jest...
kilka promili naszych emisji ze spalania paliw kopalnych. Więcej. Oczywiście wulkany od milionów lat produkują węgla do atmosfery. Ale w końcu w atmosferze nikogo nie zrobiło się strasznie dużo. Są procesy, które wyciągają tlenek węgla z atmosfery w skali geologicznej. Procesy wietrzenia skał. I generalnie te emisje wulkaniczne są bardzo dobrze równoważone przez wietrzenie skał. Wręcz jedno dostosowuje się do drugiego. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa. Jeżeli mam program naukowy, to może powiem, bo w sumie jest to mechanizm, który zapewnia, że istnieje życie na Ziemi. Bo gdyby emisje wulkaniczne dwutlenku węgla, gazu cieplarnianego, były niezrównoważone z wietrzeniem skał, co by się działo? Powiedzmy, że wulkany wygrywają i emitują więcej. No to w atmosferze by przybywało, tego dwutlenku węgla przybywało. Temperatura rosłaby, bo to jest gaz cieplarniany, aż w końcu Ziemia by się, nie wiem, tam zmarzyło, jakiś smarzyste zmieniła, tak? No a gdyby wulkany emitowały mniej niż wietrzeje, no to co? Wyciągnęłoby dwutlenek węgla z atmosfery, rośliny nie miałyby dwutlenku węgla, nie byłoby życia na Ziemi. A to, że Ziemia by się zmieniła w Ziemię Śnieżkę, bo zabrakłoby efektu cieplarnianego. Mielibyśmy lądolód od biegunów aż po równik. No więc jakim cudem to tak na ostrzu noża balansuje, że te emisje wulkaniczne i wietrzenie skał są zbalansowane? Ano dlatego, że tempo wietrzenia skał silnie zależy od temperatury. I co się dzieje? Powiedzmy, że... Dobrze, co się dzieje z tą molekułą dwutlenku węgla? Ona sobie trafia do atmosfery z wulkanu. Jest w tej atmosferze. A później na przykład spada deszcz. Te kropelki deszczu są lekko zakwaszone tym dwutlenkiem węgla. Spadają na skały. Na skały krzemianowe, granity, bazalty. I zachodzi reakcja chemiczna. One się zamieniają w wapienie. Później węglan wapnia jest spłukiwany rzekami, spływa do morza. Tam jest wykorzystywany przez życie, na przykład do budowy skorupek. Później taka, nie wiem, jak taki zwierzak sobie umrze, to ta skorupka opada na dno morza. I tam jest grzebana w osadach oceanicznych. Później procesy wędrówki płyt, subdukcja, wciągają to w głębiny Ziemi. I może znowu to wróci z powrotem na powierzchnię po setkach milionów lat. I teraz jak to wietrzenie skał szybko, zależy bardzo od temperatury. Co się dzieje? Wyobraźmy sobie, że na przykład wulkany zaczęły szybciej pracować, bo coś tam, wędrówka płyt kontynentalnych, coś się zderza generalnie. I emitują dużo więcej dwutlenku węgla. No to wietrzenie na razie jest takie, jakie było, więc w atmosferze przybywa tego dwutlenku węgla. To jest gaz cieplarniany, więc temperatura wzrasta. I w tych warunkach mamy szybsze wietrzenie. Wietrzenie przyspiesza, aż równoważy wyższe emisje wulkaniczne. I ustabilizowało temperaturę Ziemi. Podobnie się dzieje, kiedy na przykład rośnie aktywność słoneczna, rośnie temperatura, więc przyspiesza wietrzenie, więc dwutlenku węgla w atmosferze ubywa. Często można usłyszeć, że kiedyś dwutlenku węgla w atmosferze było dużo więcej, to jest prawda, ale przy niższej aktywności słonecznej. A jak to się dzieje, że w jaki sposób badamy taki skład atmosfery? Łapiemy, nie wiem, powietrze z słoika i później badamy, czy...? Dzisiaj jest to bardzo proste na bieżąco, granie za pomocą promieniowania podczerwonego, bo patrzymy na absorpcję, jak jest pochłaniane określone długości fal. Jak chodzi o dalszą przeszłość, ile było, nie wiem, tysiące lat temu czy miliony lat temu, są różne metody, to jest tak zwana paleoklimatologia, się tym zajmuje. Chyba najbardziej znaną metodą jest są rdzenie lodowe, może Państwo słyszeli. Jedzie się gdzieś na lądolód, na Antarktydę czy Grenlandię, tam gdzie ten lądolód ma setki tysięcy lat i robi się odwiert w głąb. Taką rurę lodu się jakby wyciąga, to można datować, ten lód ma takie... Jak w drzewie są słoje, generalnie warstwy roczne. Można to datować, też izotopowo można datować, jest jakby wiele metod kalibracji, jak stara jest ta próbka lodu. I tam mam uwierzone pęcherzyki powietrza w tym lodzie. I możemy sprawdzić, jakie tam jest stężenie dwutlenku węgla, albo metanu, albo jeszcze jakichś innych gazów, czy pozostałości po dwutlenku azotu. I dzięki temu możemy stwierdzić, jakie było stężenie dwutlenku węgla, na przykład, nie wiem, pół miliona lat temu. Czyli wychodzi na to, że ten lądolód, znaczy lądolód, powiedzmy lód, jest niesamowitym źródłem informacji. Jednym z wielu. Jest bardzo wiele tak zwanych proksy klimatycznych, czyli pozwalających uzyskać informacje o czymś, czy o temperaturze dawnej, czy o kwasowości oceanów. Mam wiele takich informacji, to jest w sumie fascynujące w nauce właśnie, że mamy takiego puzzla, taką robotę detektywistyczną, gdzie z tych fragmentów informacji układamy pewien cały spójny obraz. I między innymi nasze przejmowanie się przyszłą zmianą klimatu, tą, którą obecnie robimy, wynika z tego, że generalnie wiemy, jak zmieniał się klimat Ziemi w przeszłości, wiemy dlaczego, kiedy, dlaczego to zachodziło. Jakby wiedząc, co kiedy się działo i dlaczego, możemy stwierdzić, ok, to takie zaburzenie, jakie teraz wprowadzamy, oczekujemy, że spowoduje taką i taką zmianę klimatu. I to, co nam wychodzi, to generalnie powoduje, że naukowcom padają szczęki na podłogę, bo wychodzi, że zrobimy zmianę w tempie i skali nieznanym w znanym nam geologicznej historii Ziemi. Na gęsto zamieszkałej planecie, tak? Z granicami, kulturami. Więc eksperyment, no, po bandzie.